przyczyny syndromu pasma biodrowo-piszczelowego można podzielić na trzy rodzaje. Pierwszym rodzajem to są przyczyny tak zwane anatomiczno-biomechaniczne. To może być płaskostopie, może być koślawość lub szpotawość kończyn, może być takie wrodzone ustawienie bioder w rotacji wewnętrznej, ustawienie miednicy. Drugim rodzajem przyczyn może być, to są przyczyny tak zwane techniczne. To jest niewłaściwy trening, zbyt intensywny początek biegania, czyli próbujemy jak najszybciej osiągnąć zamierzony cel, nie bazując na progresji, tylko na chęci osiągnięcia efektu. I trzecim, który takim rodzajem, który jest jak najmniej brany pod uwagę, to może to być próba zabiegania własnego stresu, gdzie nasze ciało ustawia się w pozycji, dąży do takiej pozycji embrionalnej, to jest taka pozycja obronna i biodra ustawiają się w rotacji wewnętrznej, barki idą w protrakcję i dochodzi do przeciążeń niektórych struktur, w tym właśnie pasma biodrowo-piszczelowego.